20 prowadzących, 27 uczestników i aż 171 godzin zajęć. Młodzi pasjonaci nauk ścisłych z całej Polski uczestniczą w wakacyjnych spotkaniach wielodyscyplinarnych w Zabrzu. Celem warsztatów jest zapoznanie licealistów z zaawansowanymi zagadnieniami akademickimi. Wielu młodych ludzi w Polsce nudzi się w liceach i chciałaby rozwijać swoje zainteresowania dalej. No i potrzebne są spotkania z kolegami, którzy studiują teraz i którzy mogą więcej im powiedzieć, aby rozwijać te zainteresowania. Myślę, że te warsztaty pełnią bardziej rolę poznania się ludzi z różnych dziedzin, z całej Polski, którzy się pasjonują w swoich branżach. Jest to coroczna impreza organizowana przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego, przeznaczona dla licealistów zainteresowanych matematyką, informatyką, fizyką, chemią czy biologią. Prowadziłem warsztaty na temat szukania luk w programach. Dawałem uczestnikom programy proste, zawierające proste luki w bezpieczeństwie i następnie tłumaczyłem, na czym te luki polegają, w jaki sposób możemy wykorzystać je do przejęcia kontroli i władzy nad danym programem. Prowadziłem warsztaty pod tytułem Zróbmy sobie procesor, na których opowiadałem uczestnikom, jak wygląda budowa wewnętrzna procesora i jak można stworzyć taki prosty układ, który będzie zachowywał się podobnie jak procesory w komputerach. Każdy uczestnik może wybrać interesujące go zajęcia spośród kilkunastu propozycji. Obok wykładów bardzo istotna jest część praktyczna, rozwiązywanie zadań czy pisanie programów. Uczestniczyłam między innymi w zajęciach z matematyki i biologii. Z biologii uczyliśmy się o biologii serca, o tym jak się w szpitalu bada choroby. Byłam też na wykładzie, gdzie pokazywali, jak są zbudowane takie sztuczne serca, które się wszczepia. To było bardzo ciekawe. Byłam na warsztatach z matematyki, nauczyłam się o topologii metrycznej, przestrzeniach metrycznych, też było bardzo ciekawe. Jest też czas na aktywności pozanaukowe. Integrację, gry i zabawy, a nawet przyspieszony kurs brydża. Ja się ogromnie cieszę, że okazuje się, do Zabrza można przyjechać również na wakacje. Najczęściej z Zabrza wyjeżdżamy, a jak widać młodzi ludzie potrafią znaleźć ciekawe miejsca i powody ku temu, żeby razem z sobą spędzić całe 2 tygodnie w Zabrzu. Tak więc młodzi naukowcy, wierzę, że nie tylko wywiozą z Zabrza interesujące rozwiązania, ale przede wszystkim wywiozą też nawiązane na długo przyjaźnie. Co roku młodzież ma okazję, by poznać bliżej miasto, do którego się udaje, dlatego w programie przewidziano również zwiedzanie kopalni Gujdo oraz sztolni Królowa Luiza.